Po zakończeniu remontu siedziba Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach będzie wyposażona w najnowocześniejszą technologię i sprzęt ze wszystkich budynków teatralnych w kraju, ustępując w tym zakresie jedynie Operze Narodowej. Na razie jednak w kamienicy trwają prace. Niektóre zdemontowane historyczne elementy będą odnowione i staną się częścią nowego wystroju, tak jak zabytkowe schody, które zostały zdjęte i podlegają renowacji. Znalezione podczas odkrywek historyczne polichromie decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaną udokumentowane przez konserwatora dzieł sztuki, zabezpieczone i przysłonięte oryginalną drewnianą boazerią, a w wyższych partiach warstwą wymalowania. Sklepienia łukowe nad przejazdem bramowym będą zabezpieczone i zachowane w pierwotnym kształcie. Zostały odkryte, by wykonać warstwy docieplające i odcinające parę wodną pod przyszłym parkietem. Przed budowlańcami demontaż starych stropów i dachu, które w obecnym stanie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Ciekawsze elementy ciesielskie, jak fragmenty więźby dachowej, zasilą wystawę, która po zakończeniu remontu pojawi się w nowym foyer. Z pozostałych dobrze zachowanych elementów więźby zostaną wykonane meble. Od lipca trwały roboty geoinżynieryjne związane z podbiciem i wzmocnieniem fundamentów. Prace zwiększą nośność fundamentów budynku i umożliwią wykonanie głębokiego podpiwniczenia na dziedzińcu oraz studni pod scenę. W połowie października zostały ukończone roboty geotechniczne w celu zabezpieczenia ścian przyszłego wykopu podpiwniczenia dziedzińca. W podłoże zostały wbite stalowe elementy nośne, usztywniające ścianę szczelną. Roboty prowadziła specjalistyczna firma Keller, która jest jednym z liderów rynku geotechnicznego w Europie. Pogłębienie piwnic służy przygotowaniu węzła sanitarnego dla widzów sceny kameralnej i zaplecza kawiarni. Nad pomieszczeniami piwnic widnieją oryginalne sklepienia łukowe, które zostaną zachowane. Do piwnic będzie można się dostać tylko od strony oficyny wschodniej. W tym miejscu nad piwnicą znajdował się impresariat, ale po remoncie znajdzie usytuowanie gdzie indziej. Planowany jest zakup sąsiedniej działki z kamienicą Przysienkiewicza 32A, niezbędny dla zrealizowania planu rozszerzenia inwestycji. Dotychczasowy projekt przebudowy teatru w pełni wykorzystywał możliwości, jakie dawał zastany kontekst historyczny budynku. Wiązało się to jednak z podjęciem pewnych kompromisów związanych z ograniczoną przestrzenią. Rozbudowa znacząco zwiększy możliwości inscenizacyjne, między innymi dzięki szybszym zmianom dekoracji na scenie. Rozszerzenie zakresu inwestycji sprawi, że teatr zdobędzie możliwości technologiczne i inscenizacyjne, nie odbiegające od światowych standardów nowoczesnych teatrów dramatycznych i muzycznych.